Dzień dobry, kłania się Grupa Patriotyczna BNTM w osobie Bogusia. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa, na której to Paweł Kukiz ogłosił oficjalne ogłoszenie list kandydatów do Sejmu z ruchu Kukiz apostrof 15. Miałem przyjemność być na tych listach. Miałem przyjemność być nawet dwa razy na jednej liście, za co dziękuję bardzo, ponieważ to się chyba nie zdarzyło żadnemu kandydatowi, żeby któryś z kandydatów został w ten sposób doceniony. Ja po prostu nie mam dokumentu na to, żeby to udowodnić, ale zapewniam Państwa, że nie kłamię. Byłem na dwóch pozycjach na jednej liście z jednego okręgu. Dziękuję bardzo osobom, które mnie rekomendowały na to, bo widocznie doceniły mój wkład pracy i tak dalej. Natomiast nie ma mnie nie dlatego, że ktoś nie chciał, tylko dlatego, że ja nie chcę. Ponieważ istnieją dwa sposoby na wyjaśnienie tego prostego stanowiska. Skoro byłem na pozycji innej niż jedynka, to znaczy, że autorzy umieszczenia mnie na tej pozycji wychodzili z założenia, że wszyscy inni, znaczy, może nie tak. Wychodzili z założenia, że ja dam sobie radę, startując z pozycji na przykład 17, że i tak sobie dam radę. To znaczy to dokładnie mniej więcej tyle, że wszyscy inni kandydaci są od siebie ode mnie gorsi, bo ja i tak ich przeskoczę z pozycji 17, wchodząc do Sejmu. Bo skoro tak by nie było, no to by było odwrotnie. Dlatego no, ja się bardzo cieszę, że pokłada się we mnie taki kredyt zaufania, że ja bym wziął mandat z pozycji 17. Tylko dlaczego, skoro jestem najlepszy, nie znalazłem się na pozycji numer 1. I tutaj gratulacje dla osób, które zgodnie z zasadami leninizmu i przy pomocy rady rodem z kraju rad ustalały listy, które miały być ustalane w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych, kiedy to w pierwszym momencie bierze wszystko. Dziękuję bardzo.